sobotę mamy rano. Mamy już sekcje poskładane. Pyk, wszystko elegancko. O, teraz jak sekcje doszły, o to zobaczcie, jest kawał maszyny, wam powiem. Jest masakra, nie? Składamy maszynerię. Tam z jedną stroną mieliśmy trochę problemu, ale jest patent. Najpierw się montuje śruby na fasolki, na jajowate dziury skręca i dopiero potem boki, czyli główną ramę, i druga strona już poszła elegancko. Jak na polski sprzęt, powiem wam, nie ma tragedii, ale to do nieba jest duże. Masakra. Ho, ho, ho. Ale lufa teraz. Konkret. Ale to jest bydle. Gdzie 8 metrów, drodzy widzowie? To nie będzie szło jechać tym nigdzie. O, teraz dopiero robi wrażenie. No do transportu trzeba będzie ją na wózku na pewno ogólnie opuszczać, ile się da. No bo powiem wam, że jak gdzieś jakieś pobocza, ronda, takie bardziej strome, no to będzie ciężko, wam powiem, żeby tego nie obalić. Opuszczamy. Na samym dole mamy maszynę, jeszcze troszkę opuścimy. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. No na pewno do transportu trzeba troszkę unieść jeszcze, bo gdzieś na nierównościach będzie wałami rysować. O, coś takiego. A ja patrzę, do transportu trzeba będzie ten wał podnosić do samej góry i na wózku ją praktycznie, że opuszczać chyba, bo to, człowieku, wszystkie linie twoje. Ile wystaje do 4 metry? O, będzie, bite. No to ona nie wystaje. No i dobra, maszynę mamy odczepioną pod dachem. Opuściliśmy na wały, aby odciążyć trochę ten wózek, no bo jednak no ta maszyna waży dość sporo. Tutaj na stopce mogłaby być dziura niżej, ale jest wykombinowane to tak, więc na razie niech tak to zostanie.
No i dobra, drodzy widzowie, maszynę mamy schowaną już. Tam pozostało tylko jeszcze oświetlenie zakręcić. Jest taka ramka. Podejrzewam, że to z tyłu się wkłada i na cybanty się skręca. I zamontować oświetlenie i chyba kabel przepuścić, bo tam nie widziałem nigdzie kostki, żeby kabel był wypuszczony. No i mamy temat zamknięty. Puma z rozsiewaczem już brat umył. Trzeba tylko odczepić. No i pumę zabieram do rozrzutnika. No bo będziemy, mamy już marzec, będziemy rozrzucać kompofarmę, drodzy widzowie. Tam na tych nowych dzierżawach, nie ma na to czekać. Ten przyszły tydzień, poniedzieli. W poniedziałek trzeba pojechać kamyki zebrać na tym dużym polu. Właśnie takie duże, nieprzejezdne, żeby potem w kompofarmie, żeby czy to pójdzie talerzówka, czy agregat, sam dokładnie nie wiem, ale chyba jak spoglądam pogodę długoterminową, za 2 tygodnie prognozują cały marzec ogólnie deszczowy, więc wydaje mi się, że wymieszam to top-downem, też nie na jakoś głęboko, żeby po prostu ta wilgoć nie uciekała nam. Wydaje mi się, że wtedy było na takie 18 około zrobione, teraz też na tą samą głębokość to przejadę, chyba nie będę zgłębiał, z racji z tego, że no ta woda jest ważna i nie ma co się oszukiwać, także zobaczymy, trzeba pojechać najpierw kamienie pozbierać, zobaczymy czy poniedziałek pozwoli, bo ma jakiś śnieg padać, ale te kamienie takie nieprzejezdne, albo no, my po nich przejechaliśmy, maszyna to wyciągnęła, więc teraz drugi raz po tym jeździć, no to trochę byłoby nieporozumienie, więc trzeba pojechać to pozabierać, powywozić, no i brać się od wtorku już za rozrzucanie kompofarmy. Myślę, że 1,5 dnia wapno siałem, no praktycznie cały, że jeden dzień, no to kompofarmę trzeba, jednak tego materiału jest więcej do załadowania tych ton, bo ponad 70% więcej, więc to też będzie czasowo schodziło dłużej, sam załadunek, no i roztrzepanie tego, trzeba będzie troszkę wolniej jeździć, nie jak z wapnem 10-11, tylko z kompofarą około 9 na godzinę, plus załadowywanie, także jest co robić. Wiosna miała być jakoś ekstremalnie pracująca, już nawozy mamy wydane. Dosłownie w 4 dni żeśmy opierdzielili 1200 hektarów, bo sale trosan i mocznik, także bajka. Gdzie brakło mocznika, to pójdzie po prostu RSM i tyle. O, zobaczcie, rzepak ruszył, wegetacja ruszyła, nowe przyrosty, pole się zazielenia. No i w tym roku nie jest potraktowany RSM-em, więc plantacje będą zielone. Dzień drodzy widzowie, dobiega końca. Trzeba zrobić jakieś zakupy i mamy weekend. Widzimy się w poniedziałek, a co będzie robione, to wszystko zależy od pogody. Trzymajcie się, cześć, siemano. Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym filmie. Aktualnie za oknem jest zima, drodzy widzowie. Wczoraj śnieg nad ranem popadał, no było z 3-4 cm śniegu. W dzień częściowo to się, no praktycznie w 90% się rozpuścił. No i w nocy przymroziło delikatnie i nad ranem, no można powiedzieć, no nie śnieżyca, ale dość spory też opad deszczu, więc teraz wszyscy będą mówić, i po co było się śpieszyć z tymi nawozami? Powiem wam tak, nie uważam, żeby to była zła decyzja, bo wysiany nawóz w fajnych warunkach, nawet były wilgotne, bo były przymrozki, roztapiało to się wszystko. I co mogę powiedzieć? Teraz dzięki temu śniegowi, który jest, mamy po prostu wodę. Woda, dzięki której azot przemiesza się w głąb profilu glebowego, więc mi się wydaje, nie uważam, nie mówię tego, że po prostu tak zrobiliśmy i to jest dobrze, tylko mam przekonanie, że jeżeli są warunki do aplikacji, to trzeba z tego korzystać, bo nie wiemy, co nam przyniesie pogoda. Tak, w tamtym roku było sucho, w tym roku jest bajka, naprawdę jest bajecznie na chwilę obecną. Tyle, że jest troszkę zimniej. Ale to szczegół, przyjdzie ciepło, nawóz w profilu glebowym, który się przemieszcza, będzie czekał po prostu, aż rośliny ruszą z kopyta. Także
Dzisiaj miało być zbieranie kamieni na nowych dzierżawach, żeby wyrzucać kompofarmę, bo trzeba pozbierać kamienie, takie duże, żeby jeszcze raz po tym maszynom nie jechać. I ogólnie jest jak jest, na polu, gdzie nie ma roślin, śnieg się utrzymuje, bo tak jak rośliny rosną, one też w jakimś stopniu wyciągają ciepło z ziemi poprzez system korzeniowy, coś one tam wegetują i to się szybciej topi, nie jeżeli na takim gruncie, tak jak tutaj macie zaorane, po prostu nie będzie widać kamieni, te, które są w ziemi, bo są przykryte, więc czekamy i jak pozbieramy, dopiero będziemy rozrzucać. W ogóle też warunki nie odpowiadają, bo rozrzucić rozrzucimy, ale w taką pogodę nie uprawimy, bo gdzie jest piach, to jest piach, ale częściowo, drodzy widzowie, mamy też lepszą tam ziemię, więc po prostu zniszczymy strukturę. A tą kompofarmę rozrzuconą, chcąc nie chcąc, trzeba wymieszać jak najszybciej, aby te straty azotu były jak najmniejsze, więc czekamy na pogodę, na lepszą pogodę. Ale czemu mówimy lepszą? Bo ogólnie pogoda jest fajna. Jest fajna, mimo że jest zimno, bo jest wilgoć. Czyli te straty azotu będą naprawdę na małym poziomie. Zobaczcie. Będą na małym poziomie. A czekamy na lepszą pogodę, taką, która umożliwi nam pracę już przygotowujące pod zasiewy tegoroczne. Także na spokojnie, woda na chwilę obecną, to jest temat chyba najważniejszy. Więc widzimy się gdzieś później w kolejnym ujęciu. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. O ile cokolwiek się wydarzy, bo może tak się okazać, że zobaczymy się dopiero jutro. No i witam dopiero kolejnego dnia. Mamy Dzień Kobiet i wybrałem się z bratem na nowe dzierżawy pozbierać kamienie, te co wystają, które powyciągał top down. Mamy zrobioną jedną ścieżkę i zobaczcie, jakie mamy urodzajne kamyki. To już taki większy, to już też go podniesiemy, jak jest przed nami. Bo to potem wszystko będzie i siewnik, rzecz nieważne, że usługa będzie. Szanujmy siebie wszyscy nawzajem, a będzie dobrze. To, że usługa, to nie znaczy, że możemy sobie odpuścić. Także są takie miejsca, są miejsca, że nie ma w ogóle kamieni. Są miejsca, że jest pełno drobnych i tak samo dużych okazów. A zbieramy właśnie po to, że chcę kompofarmę rozrzucać. No i potem, jak zbierać kamienie, no to trzeba byłoby to wszystko, za przeproszeniem, w tej kupie zbierać. I już by nie było pozbierane, tylko byśmy musieli wjechać w to agregatem. A po co w takie grzmoty niszczyć maszynę? Są widoczne, trzeba pozbierać. Nie ma się co obracać za siebie, że to dzierżawa, machać ręką, bo tutaj będzie nas sprzęt użytkował. Przez jakiś czas będziemy uprawiać to, tak? Ja już myślę, że dożywotnio. Matko jedyna.
Także trochę tego będzie dzisiaj. No i dobra, mamy jedną ścieżkę i kawałek i mamy pełną łychę w Johnym. Brat pojechał tam w ten nieużytek, co przylega do mojej działki, co ogólnie jest w mojej działce. Tam jest wysypisko kamieni, pojechał to wysypać. Tak to wygląda, groźnie to nie wyglądało. No ale jak już się w pole wejdzie i wychodzimy po dużego, no to w koło jest pełno takich, no jak głowa. No już idąc, no grzechem by było po prostu tego też nie wrzucić do łyżki. Bo jakby nie było, te kamienie będą cały czas mieszane z tą ziemią i będą po prostu uszkadzały maszyny. Jak fajnie, kreda tutaj leży sobie. Jest tego pełno, powinno być dobrze. Jestem dobrej myśli. No i chcę wam coś pokazać. Bo u nas na drugim gospodarstwie, gdzie było wzięte część ziemi z budynkami po PGR-ze zakupionych, dzisiaj jak się pojedzie na pole, to są buty suche, można w trampkach pójść. A tutaj zobaczcie, jeleń się ślizga, gumowce całe obklejone. Także gdzie piach, to piach, a gdzie jest częściowo jakiś kawałek dobrej ziemi, to jest dobre pole. Jak ktoś mówi, że ma piaski, to zapraszam na nasze piaski. Oczywiście pod spodem jest żwir, ale ta warstwa 25 jest ziemi takiej, no nie najgorszej. I podkreślę, gospodarujemy na 100 razy gorszych polach niż te najgorsze pole, które ja wylicytowałem. Zobaczcie, tu nawet się nie da uprawiać, tu musi przyjść pogoda. Co z tego, że kompofarmer rzucimy, jak ja tu agregatem nie wjadę, bo jest magnum, to w ogóle zatrzyma się z tym swoim ciężarem i będzie się ślizgał. Musi tu schnąć, a zapowiadają cały czas deszcze, więc też chyba nie będziemy się palić z tym rozrzucaniem kompofarmy, no bo to nie będzie miało sensu. Rozrzucimy to i będzie leżało, straty azotu będą. Nie wymieszamy tego z glebą, a jeżeli na upartego będziemy chcieli to wymieszać, no to będzie w ogóle mijało się z celem, bo będziemy niszczyć strukturę gleby, no, która jest no, bardzo ważna, na którą się pracuje latami, a jednym zabiegiem możemy te starania po prostu zepsuć. A tu pole dalej ugorem. Kandydat już jest, wszystko wiadomo kto, ale dalej ugór, jeszcze pewnie umowa nie podpisana. No i dobra, na chwilę zamiana, na jakiś czas, muszę odsapnąć, bo nazbierałem już 5 pełnych łyżek, brat wykopał chyba ze 4 takie na 1/3 łyżki, masakra. To są właśnie zaniedbania przez lata. Takie pola mieliśmy i dzisiaj tam kamienia można szukać.